Nie regulujcie swoich odbiorników, my naprawdę jesteśmy tacy brzydcy, a zatem pozwólcie, że przedstawimy wam graczy, którzy wyglądają znacznie bardziej przystojnie, choćby dlatego, że ich twarzy tutaj nie widać. W lewym górnym rogu mapy Tal'Darim Altar spawnuje się jako czerwony protoss Real. Natomiast jego przeciwnikom... Jakie przejęzyczenia, jego przeciwnikiem... Dykcja, kolego. Dykcja. Jest Santo. Kolega Santo, teran niebieski w prawym dolnym rogu, który w stylu wygrał poprzedni mecz, bardziej w przepychance barowej wygrał pierwszy mecz, w związku z czym jest 2-0 dla Santo w meczu Best of 5 i to jest ta informacja w turnieju Home Story Cup odbywający 4. Się za naszą zachodnią granicą, zawsze mam z tym problem, lewą, tą po lewej stronie granicą u naszych kolegów Niemców. No i Santo prowadzi 2-0, ma co nadganiać Real. Także liczymy, że to będzie zacięta gra. I właśnie, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Tak, Real po tych dwóch pierwszych grach oczywiście widać po nim konsekwencje. Widać, że to jest gracz doświadczony, z dużym doświadczeniem turniejowym. Z brodą. Nie speniał. Drugi raz zrobił takiego samego builda. Pytanie, czy będzie robił trzeci raz. Czy to jest moment, w którym stwierdzi, okej, na tego kolesia nie dam rady, muszę zaatakować go znacznie szybciej, bo mapa taka jak Tal'Darim Altar, wielka mapa, aż prosi się o to, żeby zrobić na przykład Forgate albo innego. Ale. Ta sama technika, mówiłeś o Santo. Miałeś na myśli, że Santo zbudował ten sam build? Nie, Real dwa razy robił ten sam build, pomimo tego, że za pierwszym razem przegrał. Bo Santo oczywiście łatwo się wystraszyć, prawda? Santo też robił ten sam build, natomiast to, co mi się podobało, jest, że zmodyfikował go wtedy o wcześniejszą ekspansję, bo w pierwszym meczu zabrakło tej ekspansji po, przypomnijmy, bardzo fajnej agresji i zamknięciu bunkrami bazy Reala, który też zachował się bardzo męsko, Dark Templarami wyszedł z bazy i nie przestraszył się, będzie zamknięty, nie ma klaustrofobii bazowej. No i dobrze, to jest bardzo dobra oznaka. Bardzo no i teraz największe właśnie pytanie, czy Real będzie chciał wziąć szybką ekspansję, czy może jednak nie i pójdzie w szybką agresję. No chyba nie, tam już ktoś oprócz buduje gateway, bo zawsze był gateway, ekspansja. A tam już coś powstaje, Cybernetics? No na razie, no Cybernetics powstaje, ale to by zawsze było Cybernetics. Tak mi się wydawało, że był gate. Natomiast tym razem to Santo idzie w szybką ekspansję i bardzo dobrze zresztą, ponieważ na tak wielkiej mapie, jaką jest Tal'Darim Altar, łatwo się bronić przed pushami. Zatem pomimo tak, że ta mapa aż się prosi o jakiegoś rusha takiego dla Protossa, bo Zergling Rush tutaj nie ma sensu, prawda? Bo za daleki dystans przebiegania drogi przez jednostki. Natomiast tak, spawning, jak zaczniesz spawnować swoje jednostki pod bazą przeciwnika, to jest już niebezpieczne, bo wtedy obrońca traci ten Defender's Advantage, prawda? No ale zobacz, bardzo ładnie czekający zalot na SCV-kę, która no, zdąży jednak coś zobaczyć. No zobaczmy to właśnie, co zauważy SCV-ka. No. Co to ma widzieć? Widzi główną bazę, a nie do końca widzi. Chyba nawet nie zdąży wyszukać technologicznego budynku. Tak jest, bardzo mocno rozegrane. Zobaczy tylko drugi gaz. To też jest dużo informacji. To też jest bardzo duża informacja, co się będzie wydarzało. No nie udało się najwięcej zeskanować, ale zwróć uwagę, że został od razu kancelowany. Został od razu kancelowany ten drugi gaz, o którym mówiliśmy, w związku z czym będzie to chyba... bardzo ciekawie, mamy trzy gatey. Cztery gatey! No i znowu! Moje ciasteczko z wróżbą działa! Znalazłem sprzedawcę, który sprzedaje dobre ciasteczka z wróżbą StarCraftową. Mamy cztery gatey, no i teraz pytanie, gdzie tu padnie pylon? Jest jeden... Inaczej już jest pylon. W ogóle a propos ciasteczek chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest mój najbardziej zajebisty dzień na świecie, dlatego że Seba kupił nam lody wszystkim i postawił. A jak wiadomo, kupne lody są najlepsze, znaczy przez kogoś kupne. Tak, w sumie smaczniejsze. Darmisze smakują najlepiej. Dobra, mamy drugi pylon, w związku z czym widać, że Agrecha będzie pełną gębą i mamy jednego stalkera, który bohatersko próbuje pojechać czterech marinesów i nie wyjdzie. Ale bada, widzisz, i pytanie, co mu to daje? Macu i zauważył, są marinesi. Co to znaczy? Jeśli nie ma marudera w tej początkowej kompozycji armii, to znaczy, że przeciwnik idzie w ekspansję. Że idzie w ekspansję, ale to widział, bo widział tą ekspansję już wcześniej, natomiast to, co też to oznacza, że stalkery dobra rzecz. I w związku z czym widzimy rzeczywiście więcej tych stalkerów. Co więcej, bunkier nie stoi tutaj na rampie, tylko stoi tutaj, więc stalkery spokojnie się tutaj wcisną. Tu już czeka kolejny pylon, tylko czeka na to, żeby złapać tu jakąś wizję. Pytanie, czy ten push się uda? No ginie. Dużo nie przerobi, a ten 1-0 dzielnie próbował tam przebiec. Nie, jednak zostaje sfokusowany, zabroniona droga przez SCV-ki, świetna gra, świetne rozegranie przez Santo, natomiast te stalkery będą... No Real próbuje wyszarpać tego supplya, nie udaje się, idzie na drugie wsparcie, czy to coś zmieni, tak by próbuje dalej wyszarpać tego supplya, mądrze się wycofał, po to, żeby uspokoić sztucznie przeciwnika. Drugi supply ostrzeliwany, Engineering Bay powstaje tylko po to, żeby zablokować drogę. Tak. Pamiętajcie, engineering jest najbardziej efektywnym blokersem po prostu finansowo.
No więc mamy tego drugiego supplya, mamy grupę Marinesów, która próbuje przegonić tą paczkę zalotów ze Stalkerami, no i w sumie mamy taką gonitwę przy wejściu przy bunkrze. No, ale robi się nieciekawie, bo w tym momencie zauważ, że Real poświęcił swoją ekonomię poniekąd, bo push for gate, a jednak nie, właśnie. Zatem okej, widzi, świetna decyzja, okej, nie ugram tu więcej, ugram tyle się da tymi jednostkami, natomiast tym pushem go nie zabiję. Tak, tak, jest to bardzo istotne, żeby wiedzieć, co gramy i czy to ugramy, a jeśli nie ugramy, to zmieni strategię, więc super dla Reala. No ale też to jest to, co zawsze chwalimy, za agresją chowaj ekspansję. I tak właśnie robi Real, chwała jemu, jemu podobny. No i właśnie, żadnego Stalkera nie stracił, ten jeden tak wygląda, jakby zaraz miał trafić do hiszpańskiej inkwizycji, natomiast... Zobacz, ile SFA już tam nudzi, tylko po to, żeby tego jednego ile mining time tutaj spada, bardzo ładnie. I co więcej, jest jakiś pomysł? Santo jest cały czas przyciśnięty w tej grze de facto. Tak, tak, rozgrywają się karty inaczej niż zwykle, to znaczy teraz Santo musi atakować i rzeczywiście tak robi, no ale taka grupa Marinesów już przestraszyła bardzo słusznie zresztą Reala. Ale robi się już upgrade. Concussive Shells i w związku z czym zaraz będziemy widzieli Marudery, które zmienią zdecydowanie przebieg tej, no, statycznej, bądź co bądź teraz, bitwy. Odpowiedzią na to ze strony Reala ze strony Santo odpowiedzią było zeskanowanie Naturala i to była bardzo mądra odpowiedź, dlatego że daje mu informację, czy przeciwnik będzie chciał mnie teraz docisnąć do końca tym pushem, tak, czy mogę się rozbudować sam. Tak, tak, tak. To są już takie smaczki naprawdę meta. Polecamy przejrzeć to jeszcze raz, zastanowić się nad tym. Jak to pisał wielki mistrz Musashi w swojej książce o taktyce, nie wiem czy czytałeś. Musashi to był taki japoński wojownik, samuraj, który słynął, że ponad 100 fragów w pojedynkach 1 na 1 zdobył. I pisał oprócz tego, że należy... Fragów, nie? I pisał oprócz tego, że należy wybierać sobie walki, to on miał takie sentencje. W bitwie najlepiej rozpoczynać ruch lewą nogą. Tą mądrość należy wielokrotnie przemyśleć i wielokrotnie przećwiczyć. I miał takie jednozdaniowe, jednokapitowe sentencje tam. Podnosząc miecz, warto jest podnosić go tam przed przeciwnikiem, nie? Tą mądrość warto jest wielokrotnie przekombinować tam i przećwiczyć. I o takie rady. Także to jest nasza rada do was. A przestudiować ten czemu tylko raz. 100 fragów? Jak to? 100 fragów pojedynków indywidualnych? Na śmierć i życie? No i czemu tylko? Potwierdzonych. No okej, a co się dalej stało? Jak skończył? Nie no, umarł starszym człowiekiem. O kurczę, tak. To smutne trochę. Znaczy no 100 jest potwierdzonych pojedynków, tam jeden na jeden, nie? Jak spytali go dlaczego, natomiast, to się natomiast okazało. Tutaj szykuje się starcie, natomiast kompozycja Protossa wygląda już całkiem znacznie ładniej. Bardzo ładne force fieldy odgradzają armię Terana, tak że Teran nie może... ale czyżby Maruderów wygląda, że jest troszkę za dużo. Tutaj natomiast... Force fieldy uratowały tak naprawdę sprawę. I uratowały te Guardian Shield, tak? Także mamy Reala, który teraz zmienia... O! Kolejny push, odcinanie małych porcji armii, bardzo dobra taktyka. Real przebija się do bazy swojego przeciwnika. Te jednostki są już w odwrocie. Kolejne odcinane, bardzo ładnie, zauważ jak pojedynczo wybijane po prostu jednostki Santo. Santo wycofuje się ze swoje budynki, próbuje się za nimi schować. Nie wiem, czy to jest mądra decyzja. Wracają SCV-ki coraz bardziej obijane. No i wygląda na to, że Real przejmie ekspansję Santo. Ale Realowi zaraz braknie force fieldów i to jest problem. No ale zobacz, że próbuje skubać. Jeden supply podpada i teraz będzie dobijał tą bazę, która w zasadzie teraz tylko na mulach działa. No i zajmuje w zasadzie tutaj pozycję. Santo nie opłaca się teraz wychodzić, bo nie ma wystarczającej armii, żeby przegnać przeciwnika, więc potem tracić. No niestety straci przez to bazę. Jest coraz więcej maruderów wspartych SCV-kami, Marinesami po to, żeby wypchać tę bazę. Bardzo gęsto się Real trzyma. Ostatnie force fieldy padają, Guardian Shield. No będzie bardzo na styku, zobaczymy komu się lepiej to uda. Kolejny dobry force field, zobacz, rozcinane armie, pojedynczo wybijane, nie wiem jak on to robi. Skąd mam tę energię, cierpię, robi to genialnie. Musi się wycofać Santo, no bardzo ładne rozegranie ze strony Reala. I padnie ekspansja. Padnie ekspansja. No, Real jest bardzo, Santo jest w bardzo ciekawej sytuacji, bardzo miłe, że Real coś tutaj ugrywa, bo mecz będzie dłuższy, ciekawszy będzie i bardziej morderczy. Co nas zawsze oczywiście, jak komentatorów cieszy. Best of 5 będzie trójmecze, natomiast szykuje się coś poważniejszego. No szczerze mówiąc, teraz Real... Obrona ostatniej szansy z Steam i Maruderzy, którzy są znowu odcinani w czołku. Oj, znowu pół armii, zupełnie za tymi force fieldami schowanych, zjedzonych po prostu przez jednostki Protossa. Protoss bardzo mocno wycofuje się, czeka oczywiście, aż mu się odnowi energia i potrafi atak więcej zalotów, co zresztą robi bardzo ładnie, więcej zalotów tutaj mu się przyda, zdecydowanie. Czy będzie kończył tego pusha? No właściwie znajduje się w super pozycji, nie ma powodu. Powinien był skończyć tak naprawdę. No ale czy Santo przygotuje jakąś mocną obronę? No mocna obrona to jest dużo maruderów i Marinesów, sprawdzona mieszanka z zeszłych maczy, ale nie ma medivaków, przede wszystkim nie ma, no i też ich liczba jest
mniej imponujące niż poprzednie. Zauważ, jednego Marudera, jednego Marinesa. A tak, przeciwnik tak. jest już w stanie budować znacznie więcej, znacznie mocniej. Bardzo ładne wciśnięcie, odgrodzenie przeciwnika armii. Znowu genialne force fieldy, trzeba Ralowi przyznać w tym pojedynku. Force fieldy wyciągają 200% normy z jednostek. Ale sam to też bardzo dobrze chowa się za budynkami, próbuje wyciągnąć jak najwięcej swoich pozostałych Maruderów, kajtuje i atakuje jak najmocniej. CV-ki ruszają do obrony, próbując zespawać jak najwięcej Stalkerów, to idzie mniej lub bardziej dobrze, jednak pada. No i mamy koreańskie GG, czyli dwie paczki ryżu zawinięte wstążką u góry, tak przynajmniej to dla mnie wygląda. W każdym razie mamy 2-1, zatem przed nami potencjalnie jeszcze The dwa mecze. The tables have turned. Dokładnie. Udało się, że Real w końcu pokonał Santo, także będziemy mieli zajadłą, zaciętą walkę do końca, proszę Państwa. Zatem wracamy do Was za chwilkę, widzowie, nie odchodźcie nigdzie. Przypomnę, kastujemy Home Story Cup 4. Turniej, który niedawno się odbył. Niedawno odbyty brzmi po prostu dziwnie. To prawda. Poczekajcie na dalszą kontynuację naszych dziwności. It happens. Natomiast wracamy do Was za chwilę, nie odchodźcie nigdzie.